Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W tej części materiału chciałbym pokazać, jak można obiektom nadawać nazwy. Nazwa jest własnością obiektu, który znajduje się na scenie 3D. Każdy obiekt ma swoją nazwę, na przykład ten obiekt stanowiący napis ma swoją nazwę i ta nazwa brzmi tekst. Nazwa jest wyświetlona w dolnej części ekranu w widoku 3D. Po zaznaczeniu obiektu prawym klawiszem nazwa się zmienia i pokazuje mi bieżącą nazwę obiektu. Na przykład kamera nazywa się kamera, co jest oczywiste. Tak samo w panelu na zakładce dostępnej po klawiszu N istnieje coś takiego jak pole item, w którym również jest wpisana nazwa obiektu. Tę nazwę można zmienić klikając na obiekt. Na przykład zaznaczę sobie ten obiekt tekstowy i zmienię go po prostu pisząc słowo napis. W tym momencie mój obiekt ma już nazwę napis, którą widać również w ekranie 3D na dole. Usunę teraz ten obiekt i dodam sobie obiekt, który wygląda jak cube. Ten cube jest zwykłym klockiem. On nazywa się standardowo cube. Jeżeli zrobię kopię takiego cube'a, w tym momencie pojawia się jego kopia z tą samą nazwą i dodanym numerkiem 001. Blender numeruje obiekty od 1, przynajmniej w widoku 3D, i pozwala dzięki temu stworzyć sekwencję podobnie brzmiących nazw. Gdybym chciał taką nazwę zmienić, to mogę ją tutaj wpisać, pisząc na przykład klotek. Teraz można wyświetlić również nazwy w widoku 3D, korzystając z panelu ustawień obiektu. Jest to ten mały klocek, który jest na zakładkach po prawej stronie. Wystarczy w tym panelu znaleźć zakładkę Display i na zakładce Display włączyć checkbox Name. Wtedy dla danego obiektu pojawia się przy nim również jego nazwa. Ta nazwa jest pisana zawsze niewielkimi literami, tym samym fontem. Nie można tego zmienić w konfiguracji, nawet zmieniając DPI fontów, ale nieistotne. I teraz możemy taką nazwę zmienić również korzystając z Outlinera. Otóż Outliner to jest obszar, w którym mamy wypisane wszystkie obiekty, które w danym momencie znajdują się na scenie. Widzę tutaj swojego cuba, mogę go kliknąć lewym klawiszem, wtedy on się zaznacza. Widzę również klocek, również się zaznacza po kliknięciu i widzę cube 002. Dwukrotne kliknięcie w tę nazwę pozwala ją zmienić. Mogę tutaj wpisać na przykład kubę. Obiekty są sortowane alfabetycznie, w związku z tym po zmianie nazwy może się zmienić ich położenie. Mogę również, zamiast klikając dwukrotnie, wcisnąć klawisz Ctrl i kliknąć raz. To również włącza tryb zmiany nazwy i mogę napisać tutaj na przykład klocuszek. Blender oprócz tego, że pozwala zmieniać nazwy obiektów w ten prosty sposób, pozwala również wpisać te nazwy w poszczególnych panelach, a więc w panelu obiektu, podobnie jak w zakładce Item na narzędziach, mogę wpisać nową nazwę, na przykład kloc. Powoduje to zmianę nazwy widoczną od razu we wszystkich czterech czy nawet pięciu miejscach. Oprócz tego, że mogę tę nazwę wpisywać, mogę uniknąć wpisywania nazwy, ponieważ istnieją także elementy obiektu, które nie są nazwane przy zmianie nazwy takiej głównej. Otóż jeżeli rozwinę sobie dany obiekt, na przykład cuba, to się okaże, że w środku istnieje siatka mesha, ta, która określa wierzchołki, krawędzie i ściany. Ta siatka również ma swoją nazwę i mogę zmienić jej nazwę, klikając na nią klawiszem Ctrl lewy klik lub dwukrotnie, ale mogę również uniknąć tego, przechodząc na zakładkę z Object Data i tam jest ta nazwa do poprawienia. I teraz zamiast poprawiać ją ręcznie, klikając tutaj i edytując, mogę złapać nazwę, która nazywa się cube, za ikonkę, która przy niej stoi i tą ikonkę pociągnąć w dół, umieszczając ją na pasku. Pojawia się wtedy polecenie paste name, czyli wklej nazwę. I już mam obiekt nazwany cubem. Może również dla takiego obiektu istnieć materiał, który będzie się nazywał po jego dodaniu, na przykład tak jak materiał 001. W tym przypadku również, zamiast poprawiać tę nazwę ręcznie pisząc, mogę ściągnąć nazwę cube z Outlinera i położyć ją na materiale. Wtedy mam materiał dla cuba, który nazywa się cube. Bardzo przydatne. Mogę również w tym materiale określić teksturę. Nowa tekstura, która standardowo na początku nazywa się texture. I w tym przypadku również mogę ściągnąć nazwę cube na teksturę, powodując, że będzie ona ładnie nazwana. OK? W tym momencie materiał dla klocka wygląda tak jak taka różowa, marmurowa, powiedzmy sobie, powierzchnia. No i wszystkie elementy, które mam tutaj nazwane, wyglądają teraz tak. Mam obiekt cube, mesh cube, do niego jest przywiązany materiał cube i w tym materiale cube mamy teksturę o nazwie cube. Wszystko jest ładnie nazwane. Natomiast najciekawszą rzeczą jest to, że można z Outlinera przeciągać element
i nazywać obiekty tak, jak sobie chcemy. OK? W tym momencie stworzyłem kopię nazwy, dlatego dodał się numerek 001. To może być przydatne do takich rzeczy jak porządkowanie sceny, ponieważ na scenie możemy mieć później dużo różnych obiektów i te obiekty powinny mieć swoje sensowne nazwy, bo widzicie tutaj na przykład Cube, Cube 01, Cube 02 i tak 300 razy. Może być czasami mylące i trudne do znalezienia. OK? Dziękuję za uwagę.